Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Niedawno byliśmy u kolegi Mieczysława Bogonosa w miejscowości Lipnica pod Wołowem i kiedy tutaj przyjechałem do kolegi Józefa Grega, to po prostu zobaczyłem tutaj taką wolierę, gdzie są takie szpaki. Jak chwilkę porozmawialiśmy, się dowiedziałem, że kolega Józef właśnie z tamtych okolic, dokładnie od właśnie kolegi Mieczysława Bogonosa, ma bardzo dużo gołębi i też jeszcze po sąsiedzku od hodowli biskup, tak? Tak, biskup z Opolskiego. Także jak się nazywa tutaj, teraz porozmawiamy chwilę z kolegą Józefem. Kolega lotuje tutaj w oddziale 097. Jest to oddział Kalisz. Jakiś tam hodowców macie takich wyróżniających się, znanych? Tak, są wyróżniający się hodowcy, to Ciamciak, pan Baran, na przykład u nas taki bliski znajomy Hudaś, Dominik, o, zapomniałem nazwisko. Także no sporo jest. Oddział liczy około 130 hodowców. To macie czym lotować? Tak, tak, tak. Tutaj kolega wprawdzie mniej lotuje, bo z tego co rozmawialiśmy, to już się dowiedziałem, że praktycznie kilka lotów gołębi dorosłych, kilka lotów gołębi młodych. Przez ostatnie 15 lat przebywałem w Anglii na pracy zarobkowej. Tak jakoś wyszło, że musiałem Polskę opuścić i pracować w Anglii. I przez ten okres nabywałem no, naprawdę bardzo dobre gołębie z dobrym pochodzeniem. I większość w tym okresie gołębi młodych była wywożona tam do Anglii na przykład. Nie. A co tam reszcie, kolega lotował nimi? Nie. Ja miałem bardzo dużo znajomych w Anglii, którzy lotowali. Mhm. I po prostu tam im prezentowałem te gołębi. A przepraszam, nie? Lotowały na polskich obrączkach czy na brytyjskich? Na polskich. Na polskich. Normalnie na polskich obrączkach były, nie? I część nawet gołębi angielskich też u mnie było w hodowli, ale już niestety one się wykończyły, został tylko jeden. No, tak to wygląda. I tutaj patrzyłem jeszcze, bo jak dowody oglądaliśmy, to kolega właśnie tu wymieniliśmy, że są gołębie od Mietka Bogonosa, tak. Od z hodowli Henryka Szonszora. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, jakby wymienił kolega może te właśnie jeszcze jakie inne, bo Henryk tam Szonszor, dowodów było dużo. Henryk Szonszor, teraz gołębie w 70% są od pana biskupa. I na przykład tak jak od pana Henryka Szonszora, to mam złożonych 20 par, złożonych przez niego i to tylko z jego gołębi lotowanych. Niby było u kolegi Henryka, to jest on obok blisko nas w Czczewie, byliśmy, filmowaliśmy loty i robiliśmy mu zdjęcia gołębiom. To on ma hodowlę opartą, też dużo jest gołębi Erika van Stenbergena, Herbotsa chyba z linii D-Stop 155, tak, Harikana, Hańca Bindacza miał też. Tak. No kolega Szonszor osiąga sukcesy. Super, super. Tak. No w tym roku na przykład osiągnął wszystko, co było możliwe do osiągnięcia, ale to nie tylko w tym roku, bo od x lat. No on loduje, przypomnijmy, o oddziale 075 z Czech. To tam blisko. Tak, tak to wszystko wygląda. Nie? I mówię, u mnie gołębie, które są w rozpłodzie, każdy jeden gołąb posiada rodowód. Tutaj są gołębie właśnie rozpłodowe. Tak, to są gołębie rozpłodowe i te gołębie. I tutaj te gołębiki, bo za plecami tutaj mamy gołębie, gołębiki lotowe, tak? I tak. Tutaj chyba gołębik na młode. Tak, 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 my tak specjalnie tyłem stoimy, tak. Bo słońce po prostu nam tak, tak by w obiektyw świeciło. Gołębie już tutaj część kolega przygotował, za chwilkę o nich będziemy rozmawiać. Pokażemy te takie wyróżniające się, ale powiedzmy jeszcze te gołębie, które kolega tutaj ma, te linie. Aha, jeszcze jedna jeszcze hodowla była, właśnie. Ten Ignaczak Wojtkowiak. Tak, bo to troszeczkę mniej ich jest. Tych gołąbków jest, cztery pary są oryginalne, nie? I to są z tego jego słynnego czarnego białolota 417. Super gołąby, nie? To był, nie? I to jest po nim potomstwo. I te gołąbki, które są od pana Ignaczaka u mnie, też one zdobywały super nagrody, bo one u niego były lotowane. A kolega, jakie największe sukcesy tutaj odniósł, lotując w oddziale? No, do 2008 roku to tak w granicach pierwszej dziesiątce w oddziale byłem. Raz nawet na młode byłem wicemistrzem oddziału, a później jak już opuściłem Polskę, no to lotowanie było rzeczy, takie no dorywcze tylko, nie? A w tym roku na przykład młodymi gołąbkami zaczynałem 64 i były 6 razy w kabinie i po tych 6 razach w kabinie, co były, zostało mi 50 sztuk. Natomiast w dwóch ostatnich lotach nie uczestniczyły z tego względu, że przyniosły ornitozę i skończyło się lotowanie. Też tak jak rozmawiamy, bo to jest kolega
jest kolejną osobą, kolejnym hodowcą, którego odwiedzamy. Niestety zmuszony sytuacją, że tak powiem, nie tyle nawet co finansową jakąś, tylko czasową, że po prostu musi zredukować hodowlę. No, tak, to jest ten problem, co my wszyscy mamy, że nie ma po prostu kto się zajmować oprócz nas gołębiami. No po prostu była nadzieja, że syn tutaj będzie działał, że pomoże, a wyszło tak jak wyszło. Że po prostu wyjechał z Polski, ożenił się i mieszka na terenie Wielkiej Brytanii i nie myśli o powrocie do Polski, a ja już mam nawet zaraz tata 70, dzwoni, mówi przyjeżdżaj, nie przyjeżdżaj. 77 lat. Ewentualnie przygotowane młode, nawet jak będzie nabywca, też sprzedam, ale mam jeszcze około 60-70 takich, które nie były na lotach, a są z tych samych par. Mhm. Także mogę i te sobie zostawić, a tamte mogę sprzedać. Rozumiem. No to pokażemy może teraz troszeczkę tutaj, jak wygląda w gołębnikach, a później pójdziemy sobie porozmawiać szczegółowo. Kolega też pokaże takie przykłady, tutaj są takie, taki czarny pstry ładny. Roku. Widzimy tu są boksy, zobaczmy. Tak. Tu wygląda, tutaj jest tych gołębi około tak przez 200, co? Tu. Znaczy tak, rozpłodowych w każdym jest około 16 par, 17 maksymalnie. Plus młode jeszcze. Tutaj też, że są jeszcze późne młode, nie? No i tak samo tutaj są z gołębi, jeszcze oryginalny gołębi Kochmana z jego linii olimpijskiej, był taki 10 roku 26-10, ale on niestety już nie żyje, nie? I widzę, kolega chyba większość swoich to obrączkuje na lewej nodze. Tak, dobrze. Tak. Tutaj mamy coś do pokazania chyba, nie, bo kolega tam już przygotował wcześniej. Tak. Także, ale gołębi nigdy zostaną, nie sprzedaj kolega gołębi. Jak będzie nabywca. Aha, tak się tylko pytam, bo to ostatnio kiedy jeździli, one już, no zostakę, że nie ma co przynosić. A tutaj są jeszcze gołąbki od takiej mojej przybranej ciotki, pani Ireny Gregi. Nie? Mhm. Tu też jest cała gama tych gołębi. Z tym, że... Zaraz, jak przybrane, jak takie same nazwisko macie? Tak, ale no... Przypodobieństwo tylko nazwisk? Przypodobieństwo nazwisk, jedynie to jest mojego taty, to jest jakieś dalsze kuzynostwo. Rozumiem. Po prostu, nie? I te gołębie od tej pani cioci Ireny fantastycznie sprawowały się tam w okolicach Podkarpacia i nawet ostatnio też z oryginałów jeszcze 10 roku wysyłałem tam takie. Ale co, ona przestała hodować, czy zmarła, tak, czy co? Nie, ona już po prostu jest w wieku emerytalnym i dała sobie spokój z tymi. Ale zaraz, ustalmy. Wiek emerytalny to jest dla kobiet chyba 60, czyli młode. Kolega mówi, że ma 77, a się dalej gołębiami chce zajmować. Tak, także no. Teraz w tej chwili od tych są samczyki zabrane, przeniesione do innego gołębnika. To same samiczki. Same samiczki, nie? Rozumiem. No. To czyli kolega przejął tą po prostu hodowlę w Podkarpaciu. Tak. Rozumiem. Tak. Czyli też, ale też są na sprzedaż tego gołębia. Też są na sprzedaż, dobrze. Tak samo. Rodowody do nich, jakieś dokumentacja wszystko, jest? Wszystko. A koleżanka Grega to gdzie lotowała wtedy? To był oddział ten Jawor chyba. Aha, czy tam zachodnia Polska. Do 2005 roku to w oddziele tam Wrocław królowała, to ona zdobywała wszystko, co było do zdobycia. Nie? Ale to tak była na sztukę, czy rzeczywiście ona się zajmowała gołębiami? Czy może tylko, że była wpisana, a ktoś inny ich prowadził? Ona się zajmowała gołąbkami z tego względu, że jej szwagier bardzo dobrze lotował w Niemczech w Kolonii. I ten szwagier zmarł. I po prostu ona te gołąbki ściągnęła do siebie, do Snowizy i rozumiała. I jej gołąbkami też lotował bardzo dobrze taki Damian Szec. Mhm. Nie, ja wiem, znam. Ja byłem u niego kiedyś. W Jaworze. Nie? Tak, byłem u niego, Damiana, tam byłem. Tak. Kilka razy nawet. Tak, także... to wygląda. Nawet powiem szczerze, że od niego też jeszcze tu są 4 gołębie. O. Ale to są też gołębie, które podchodzą do tej cioci z tego Jansen-Sion. Bo u niego tam one super latały, te gołębie. To co, pokażemy jeszcze ten z tyłu gołębnik, jak wygląda? I pójdziemy wtedy sobie siąść spokojnie, oglądnąć te rodowody. Tak, tutaj mamy te gołębniki lotowe, tak? Tak, tutaj są gołębie czyste Janseny z tego oryginalnego Jansena z 2005 roku i do niego.
okolice braci Bawerda. Taka krzyżówka tych gołębi. No i gołębie Ayerkampa 3 i częściowo dołożone są od pana Henryka Wieczora ze Stembergenu. Tak. Już niestety wygląda. Pan Eryk nie żyje, też byliśmy u niego. Ale jego gołębie, powiem od razu, trafiły dużo, jest teraz obecnie tam od Erharda Pankę, bo to Erhard Pankę dużo gołębi miał. Są teraz tutaj u nas tam w zlewie, kolega pod kamerę je przygotowuje, niedługo będziemy też mieli na sprzedaż. A tu mamy ten gołębik lotowy malutki, tak? Z tego gołębi to właśnie było lotowane? Przelotowane wodę. O. Tak to widzimy. O, tutaj są. Rozumiem. No. Dobrze, to na razie podziękujemy może koledze i pójdziemy sobie, czy tutaj pokażę jeszcze. To postarcza. No, bo to bardziej tutaj troszeczkę wieje nam tam z mikrofonem, wtedy może być problem. Natomiast tam jak sobie siądziemy z boku w garażu, tutaj nagrywamy. Jest 18 par oryginalnych Henryków Szoszorów. Tutaj, tak. To są Stembergeny, Herbocy, Bindacze. Bindacze, tak. Jeszcze są dwa z oryginalnych Bindaczy 10 roku też tutaj u mnie. Dobrze. No nic. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i zapraszamy na drugi.